Cześć, witam Was na moim kanale 365 dni o piłce. Dzisiaj o spotkaniu Legia Warszawa i Stal Mielec. Wynik 1-3, stołeczny klub przegrywa. Masakra, skandal przy Łazienkowskiej, coś co było niewyobrażalne, dzisiaj się zmaterializowało w stolicy Polski. Spójrzcie na tabelę, Legia na miejscu 17 z 6 porażką z rzędu, tak jak powiedziałem wcześniej, aż trudno w to uwierzyć, a jednak. Pierwsza połowa meczu pod szyldem grajmy prostszą piłkę, jeżeli trudne zachowania nam nie wychodzą. Tak się jednak nie stało. Piłkarze Marka Gołębiewskiego starali się grać za wszelką cenę koronkowo, kombinacyjnie. To, co wydarzyło się w pierwszej połowie, a zwłaszcza na końcu, aż trudno skomentować. Błyskawiczna odpowiedź Stali Mielec, miażdżąca odpowiedź brak koncentracji Legii. Odpuszczenie, bo zaraz strzelimy drugą i trzecią. Wydaje mi się, że po tych 42 minutach, to nawet widać było po piłkarzach Legii, że zeszło z nich powietrze, spuścili parę i tak jak wspomniałem, zabrakło gdzieś chłodnej głowy i koncentracji, a Stal zareagowała w najlepszy możliwy sposób i tak jak powiedział to w przerwie, strzelec gola numer 2 i asystent przy bramce pierwszej Fabian Piasecki postanowili, że wyjdą wyżej i zaatakują, no bo już po stracie pierwszej bramki nie mieli tak naprawdę nic do stracenia. Tak się stało, Stal strzeliła bardzo szybko dwie bramki i szok i niedowierzanie na twarzach Legii i wynik do przerwy 1-2. Drugie 45 minut pokazało niestety jakość zawodników Legii. To, co odróżnia piłkarzy dobrych od bardzo dobrych, to pewna weryfikacja pod presją meczu, czyli kiedy patrzą na Ciebie kibice Twojego klubu, cała piłkarska Polska, liczą, że jesteś Legią Warszawa, że jesteś w stanie grać na wysokiej jakości. Mówię, nie zawsze efektownie, nie trzeba tu koronkowych akcji, ale bardzo skutecznie wykorzystywać wszystkie możliwe okazje, a okazji było dzisiaj sporo. Uważam, że zabrakło ostatniego podania, większego spokoju, aż kipiało nerwowością wśród piłkarzy Legii. Na przykład bramkarza Niszty, który w banalnej sytuacji po dograniu jednego z piłkarzy Stali nie był w stanie piłki złapać, wyszło na rzut rożny. Piłkarze z największymi kontraktami w Polsce, klub z największą marką, a brak wykonawców. Ja widziałem zmęczonego Pekharta, Emreliego, który nie był w stanie do piłki dobrze podejść, już nie mówię, żeby ją strzelić. Środek pola absolutnie bezbarwny, Josue, Martins, którzy grali do nikogo, nierozumieni przez partnerów. Jedyne w miarę przyzwoite zawody grał Lukinias, który nie schodzi poniżej pewnego poziomu i Mladenowicz, który tak naprawdę poza swoimi standardowymi obowiązkami pełnił rolę rozgrywającego, ale tak samo wiele to nie dało. Stal natomiast zasługuje na olbrzymie brawa. Gra gości prawdopodobnie zostanie w cieniu fatalnej dyspozycji Legii Warszawa i raczej o drużynie stołecznego klubu będzie się mówić i pisać. Był plan, było wykonanie, była konsekwencja i w pewien sposób na tle piłkarzy Legii luz przy rozegraniu, nie grali oni zawsze do tyłu. Także mówię, Stal odważnie. No i też weryfikują to w pewien sposób wyniki, bo drużyna Stali jest na miejscu 7 w lidze. Nie będzie prawdopodobnie walczyła o utrzymanie, jak to miało miejsce rok temu, a szkoleniowiec zespołu z Mielca sobie to bardzo sprytnie, mądrze i przede wszystkim ciekawie poukładał. Tak jak powiedziałem na początku, Legia sama jest sobie winna, paradoksalnie niepotrzebnie strzeliła bramkę pod koniec pierwszej połowy, bo natychmiastowo spuściła z tonu i było to widać po piłkarzach Legii. Legia 1, Stal 3, tak wygląda tabela po spotkaniu i tak jak powiedziałem wcześniej, obrazek, w który ciężko uwierzyć, natomiast jest prawdą. To był kanał 365 dni o piłce, mecz Legia Piast. Zapraszam do innych moich podcastów, dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.